nie atakować aktywisty! Zostaw go, proszę nie atakować aktywisty! Proszę go nie bić! Proszę go zostawić, on jest bez... Proszę go nie bić! Zostaw go! Proszę go nie atakować! Proszę go nie bić! Proszę go nie atakować! Mam wszystko... ...nagrane! Nie, proszę pana, ja mam wszystko nagrane. Panowie próbowali pobić mojego kolegę. Była czynna napaść na aktywistę. Doszło niestety do rękoczynów. Proszę nie atakować aktywistów! Co wy robicie, idioci? Proszę się nie bić! Panowie, proszę się nie bić! Ja dzwonię po policji! Proszę się nie bić! Panowie zaatakowali chłopaka na rowerze! W obronie własnej. W obronie własnej, człowieku, broń go pan! Że pan, jak to było w obronie własnej, to... Wiem, jak... Pana to nie wiem, że pana, nic pan nie widział, bo stał pan... Wiem, jak mógł go telefon i chciał go uderzyć. W lesie, przednie pan, to... Ale teraz widziałem. Teraz nie zostałem zaatakowany. Go nagrywa. No, nieładnie. Wojcie po policję, bo na sędu nie ma. Łomek dzwoni! Ja jestem w najlepszym miejscu, z najlepszym zasięgiem. Czy mnie pan teraz słyszy? Panowie, proszę mi nie atakować. Kobieto, ty się sama atakujesz. W dzieciństwie cię atakowali, widać. O, na pewno. Myśliwemu broń wyrywać, myśliwego pięściami okładać. Jesteś ty mądry człowiek. Ja teraz rozmawiam. To jest nic innego, tylko chęć kradzieży broni. Chwileczkę, wie pani to... Słyszałem. Proszę panów, doszło do rękoczynów, myśliwi i próbowali atakować aktywistę. Czuję się zagrożona, dlatego nagrywam. Pomocy myśliwemu. Proszę się uspokoić. Proszę wdychać. Wdech i wydech. Zgadza się. Weźcie moją broń, pilnujcie, żeby jej nie wyrwali. Proszę. Proszę, niech panowie udzielą pomocy temu panu. Pani będzie stała i nagrywała. Dobra, ja muszę... Ona nie udzieli. Ja tylko chwilę poleżę. To proszę sobie poleżeć chwilę, żeby pan się dobrze czuł. Proszę nogi do góry myśliwemu pod, wziąć. Pani się nie wtrąca. To nie, wystarczy nogi do góry podnieść lekko. O, tu myśliwi udzielają panu pomocy. My też panu udzielamy pomocy jako aktywiści. Ale lepiej głowa jak będzie niżej według mnie. Jak to nie potrzebuje? Leży na ziemi. Ale udzieliliśmy mu pierwszej pomocy, proszę pana. Nie no, omdlenia się zdarzają. Naprawdę, czasami człowiek się źle poczuje, się zdenerwuje.
Nie, no najważniejsze, że już się lepiej czujesz, bo się zmartwiłam.